Tutaj pociąg kolei mazowieckich, który zaraz pojedzie do Radomia. To jest około godziny już po naszym rozstaniu w poprzednim odcinku. Z tej strony mamy pociąg, który najprawdopodobniej zawiezie nas do Koluszek znowu, ale muszę zobaczyć, czy to się zgadza. Pociąg 21200, zgadza się. Sprawdzimy jeszcze tylko na rozkładzie jazdy pana kolegę. 18:45, Łódź Fabryczna, 21200. O, i tu ciekawa sytuacja. Ten pociąg jedzie nie do Koluszek, a do Łodzi Fabrycznej. Jedzie kawałek dalej, niż można by się tego było spodziewać. Także tu Radom, a Radom o której jedzie? Radom jedzie o 18:26. No, a to jeszcze chwilę do obu pociągów mamy. Dobrze, także serdecznie zapraszam. Już zaraz albo... No, powiedzmy, że... O! Juha! Idealnie! Odjeżdża pociąg do Radomia. Czyli jest 18:26. Zimno się zaczyna robić. Ciekawe, czy jak prognozowali, że będzie to minus 15. Tej nocy ma być minus 15? Nie, nie, za dwa dni. Znaczy z soboty na niedzielę tego. Zapraszam do 21200. Do zobaczenia przy odjeździe. Odjeżdżamy z Drzewicy. Następny planowany, i też tam się zobaczymy, to jest to są Radzice. Do zobaczenia w Radzicach. Odjeżdżamy z Radzic. Następny planowany postój to jest Dęba Opoczyńska, z tego powodu, że Dęba Opoczyńska była w stronę, no, jakby w pierwszej części, to teraz będzie dopiero Antoniów. To widzimy się w Antoniowie. Swoją drogą po raz kolejny no to jest już niespotykane, to jest takie wiecie państwo, to jest historia, proszę państwa, to skasowany bilet kasownikiem na czerwono z dziurką robi wrażenie. Do zobaczenia na kolejnym ujęciu. Antoniów. Odjeżdżamy z Brzostowa. Przepraszam, z Antoniowa. Antoniów. Odjeżdżamy ze stacji Antoniów. Następny jest Brzostów. My właśnie w Brzostowie się zobaczymy. Także do zobaczenia. Właśnie Brzostów. Fabryczna. I nasz pociąg jest aktualnie opóźniony około 11 minut.
czyli tyle je mamy na przesiadkę w Koluszku. Ale skomunikowanie jest już zgłoszone. A czemu opóźnienie? Poczekaliśmy, aby Kazimierz nas minął. A potem, żeby się jeszcze octem zwolnił, bo oczywiście na szlaku z Dęby Opoczyńskiej do tam, no, Tomaszowa, przepraszam, z Dęby Opoczyńskiej do właśnie Brzustowa jest jedno odstępowanie z Bly, więc trzeba było czekać, się szlak zwolnił. Do zobaczenia w Brzustowie. Odjeżdżamy z Brzustowa. Następny planowany postój Tomaszów Mazowiecki Białobrzegi. No i właśnie tam się zobaczymy. Do zobaczenia. Tomaszów Mazowiecki Białobrzegi. Następna stacja Tomaszów Mazowiecki Białobrzegi. Dziękuję. Wyjeżdżamy ze Tomaszowa Mazowieckiego Białobrzegów. Następna stacja Tomaszów Mazowiecki. Stacja końcowa. No właśnie, następny Tomaszów Mazowiecki, ale my się nie widzimy w Tomaszowie Mazowieckim, my widzimy się w Zaosiu. Po Tomaszowie Mazowieckim są jeszcze skrzynki znane wszystkim bardzo dobrze, a potem jest Zaosie. I właśnie w Zaosiu się zobaczymy. Odjeżdżamy z Zaosia. Następny planowany Wyk, no i to właśnie tam się zobaczymy. Wykno. Odjeżdżamy z Wykna. Następne Słotwiny. Ale z tego powodu, że Słotwiny były już nagrywane w tamtą stronę, to następne już Koluszki. Tylko teraz proszę uważać. Z powodu opóźnienia naszego pociągu doszło do skomunikowania. Jest tak naprawdę starcie czasu, więc następne miejsce to nie jest takie o fajne odjazd tego pociągu dalej do Łodzi Fabrycznej w Koluszkach, tylko następne miejsce to jest sprint po prostu z Koluszek do Koluszek, w sensie z tego pociągu do, na kolejny peron do Skarbka, do odpowiedniego wagonu w dodatku, więc 3, 2, 1. Wstawiamy nasz pociąg, który nas przewiózł do Koluszek, a tutaj dzięki za to zapowiadanie. Jesteśmy Intercity Skarbek, wagon numer 8. Zapraszam do środka, za chwilę odjazd. Odjeżdżamy z Koluszek z tego powodu, że widzieliśmy się w Piotrkowie Trybunalskim, który jest następną stacją. To już się w Piotrkowie Trybunalskim nie widzimy. Do zobaczenia w Radomsku. Do zobaczenia w Radomsku. Radomsko. Odjeżdżamy z... Radomska. Następny planowany postój Częstochowa. Ale w Częstochowie już się widzieliśmy, a więc do zobaczenia w Myszkowie. Do zobaczenia. Odjeżdżamy z Myszkowa. Przy okazji czekając w wagonie restauracyjnym na kolację. Do zobaczenia na kolejnym postoju, czyli wszystko w porządku? Czyli Będzin Miasto, jak dobrze kojarzę. Zawiedźcie Dąbrowę, tak, będzie to Będzin Miasto. Do zobaczenia. Do zobaczenia w Będzinie, w mieście. Odjeżdżamy z Będzina, miasta. Następny planowany postój jest Sosnowiec Główny, ale z
tego powodu, że w pierwszej części widzieliśmy się już w Sosnowcu Głównym, no to teraz już Katowice, także zapraszam na dwór, że to tak nazwę. Do zobaczenia na kolejnym ujęciu. Proszę Państwa, Katowice. Tam różnego rodzaju pociągi. Tu nasz skarbek. Śnieżyć zaczyna, jak widać. Tekstura śniegu się pojawiła. Pozdrawiam kolegę. Sygnał S10 podany, nie wiem, czy już wspominałem, także do 40 następnie VMAX, a my czekamy na porę odjazdu już za około, no, za pół minuty odjazd. Samochód już wygaszony, ciapciąg spawa. A w nim odbija się światło drugiego pociągu jadącego z Odstawczej, który jest tak ciekawie najprawdopodobniej nasz. Nie widzę jeszcze dokładnie napisu na wyświetlaczu. Zgadza się, Żywiec. Także nim oto zostawiamy już naszego skarbka w spokoju i przenosimy się do tego oto pociągu, który właśnie wjeżdża w peron. Z tyłu chyba jakiś towar. Dziękuję, do zobaczenia na kolejnym ujęciu. Wokół dymi, że to tak nazwę, mnóstwo pociągów kolei śląskich, a my wsiadamy akurat do tego jednego, do Żywca. I jedziemy nim, no bo gdzie by indziej, do Tychów. Zapraszam serdecznie. Odjeżdżamy z Katowic. I zachowując ducha tamtego, jakby tak jak to robiłem w poprzednich pociągach, to robimy tak samo, czyli postoj z pierwszego odcinka omijamy, a tego, czego nie było w pierwszym odcinku, to jest tutaj w trzecim. Także wtedy nagrywaliśmy Podlesie, Piotrowice, to teraz nagrywamy Brynów, Ligota, także już zapraszam na następny postój. Katowice, Brynów, a więc Katowice, Brynów.
Odjeżdżamy z Katowic Brynowa. I tak jak mówiłem, zgodnie z zasadami tutaj podjętymi, następnie Katowice, Ligota. Także zapraszam serdecznie. Katowice, Ligota. Odjeżdżamy z Katowic Ligot, czyli zgodnie z ustaleniami teraz widzimy się już w Tychach. Do zobaczenia na miejscu. Do zobaczenia w Tychach. I odjeżdża pociąg, proszę Państwa, muszę się sprężać, bo mi się bateria kończy, więc zrobię to, co mogę. Tak, proszę od razu patrzeć po prawej, świadectwo dnia, stoją te same furgony, co rano. Wygasi semafor i się z Państwem żegnam. Dziękuję, zapraszam na kolejne ujęcie. No, te same furgony, co rano. Zapraszam, trolejbus linii A. Jedziemy, jak zawsze, na wagonkę. Odjeżdżamy z... Tych... z dworca PKP na sąsiedni peron, sąsiednie stanowisko, właśnie wjechała linia B, a my odjeżdżamy za takiego ślania kamerą. Tak, planowany następny, a tu nie pociągniemy już, no, do zobaczenia. Tychy wygoni. I tyle. Zobaczenia. Na tych chyba goni. Przepraszam za taką szarpaninę, ale myślałem, jak już zamknął drzwi, się odjeżdża, a tu takie jakieś psikusy, no. Także jak już odjeżdżamy, do zobaczenia na tych chyba goni. Odjeżdża sobie trolejbus linii A. Majestatycznie, jak zawsze, z tej zatoki, a ja przechodzę do podsumowania. No co? Zacznijmy od odcinka pierwszego i podróży. O, jeszcze ten autobus sobie śnie chyba. Dobra. Tak, zacznijmy od podsumowania. Tak, no. Podsumowanie po prostu. Zacznijmy od pierwszego odcinka, czyli podróż tak naprawdę do Drzewicy. No, pięknie, jakby wstało się. Fajnie, trochę mankament na początku, że nie zauważyłem, że można to. Jakby taksówkę ominąć, ale no cóż, no czasami tak bywa, no przesiadka w Katowicach, przesiadka w Koluszkach, jesteśmy w Drzewicy w ogóle fajnie też. Powiem tak, drugi odcinek, no to znowu super, z Drzewic, Drzewica, pewnie taki szybki shot z Drzewicy, z zamku, potem już idziemy. Tak prywatnie, bez kamery, to Drzewica trochę dłużej była nawet zwiedzona, bo tam były około półtorej godziny, dwie przerwy. No, przechodzimy, tu dzisiaj zaczęliśmy, z tamtej strony ulicy zacząłem, dzisiaj zacząłem, tak, dzisiaj ten odcinek, no, a teraz już przechodzę tędy, jak zawsze praktycznie podsumowanie. No i co mogę powiedzieć, Drzewica, jedziemy do Nowego Miasta nad Pilicą. No, tam też chwila zwiedzania, obiad ten, to 4 godzinki były, w tym oczywiście taki najważniejszy punkt, jakby to, co ten,
te trzy filmy tknęło w ogóle do tego, aby powstały, no czyli podróż, aby złożyć hołd panu Dominikowi zmarłemu, no co tu mogę powiedzieć, akurat rodzina, jeśli chodzi o ogólny całokształt tego, to się postarała, jeśli chodzi o pomnik, który tutaj naprawdę oddaje hołd panu Dominikowi. Dalej, no mówię, wszystko, powrót też nie najgorzej, tylko się, jak wspominałem, chyba autobus trochę spóźnił, ten z Nowego do Drzewicy, no ale i ostatecznie ten, bo i tak w Drzewicy była przerwa, to się nie spóźniliśmy, no i potem znowu to samo, Drzewica, Koluszki, super, no trochę się spóźnił, bo przepuszczaliśmy pociąg Kazimierz, ale myślę, że to nie wpływa, bo i tak z komunikowania i tak się Skarbek trochę spóźnił, ale potem znowu wyrównał na trasie i w sumie planowo w Katowicach, planowo już odjechał z Katowic, no i potem przesiadka na poziom Kolei Śląskich też już do Tychów i wszystko fajnie, potem trolejbus linii A jeszcze z takim majestatycznym, jak praktycznie zawsze, ale dzisiaj jeszcze bardziej majestatycznym, bo zdążyłem podejść przez lekkie, nie wiem, problemy, mogę to nazwać, na przystanku. Także pięknie tak z frontu autobus kamerą wyprowadziłem. I dlatego dziękuję Państwu bardzo za udział w trzeciej części, za udział w całym tym zbitku filmowym, w całej tej podróży, we wszystkich trzech odcinkach i mam nadzieję, że zobaczymy się niebawem. Nie wiem, czy niedzielną podróż będę nagrywał, bo tam nie będzie ciapciągów. Może będę robił szoty z drogi, ale to zobaczę, bo też w niedzielę jest, ale w niedzielę jest typowo autobusowa podróż, także nie wiem, czy to będzie zdawał egzamin. Także co do tego, to się zastanowimy, a my już zmierzamy. Ale jest około godziny 23:00, no i trzeba iść spać, także dziękuję za udział w odcinku, do widzenia, trzymajcie się i cześć!